Głównym bohaterem Wigilii Paschalnej jest ta woskowa kolumna. Jest Paschał, który rozpoczyna tę świętą liturgię. To właśnie kiedy święci się ogień, ten ogień zapala tę świecę i uroczyście wnosi się ją do kościoła, wołając światło Chrystusa. Ponieważ ten Paschał, ta woskowa kolumna symbolizuje nam zmartwychwstałego Pana, tego, który jest królem nad wiekami. Stąd te szczególne symbole na Paschale. Mamy Alfę i Omegę, czyli Chrystusa, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, Panem wszystkich wieków. Stąd też kapłan wypisuje konkretne lata rylcem na Paschale, jasno głosząc, że ta świeca symbolizuje Chrystusa, Pana życia i śmierci, tego, który tę śmierć zwyciężył, który zwyciężył także ciemność. Dlatego do ciemnego kościoła wnosi się tę świecę, aby ukazać ludowi zmartwychwstałego Pana, Jego światło, które ma opromienić wszystkich ludzi. Ta świeca zostaje z nami do zesłania Ducha Świętego, kiedy płonąc przypomina nam o zmartwychwstałym Chrystusie, który jest obecny ze swymi uczniami na ziemi po zmartwychwstaniu i który zsyła Ducha Świętego. Ale tą świecę zapalamy w szczególnych okazjach. Tą liturgią jest Chrzest Święty oraz msza pogrzebowa. Chrzest Święty, kiedy człowiek zostaje włączony do wspólnoty Kościoła, do wspólnoty wierzących, włączony w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przez wodę chrzcielną. Ale także w dniu pogrzebu, który symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego, który ma przyjąć tego zmarłego do swojego królestwa. Paschał towarzyszy nam nieustannie. Jest obecny przy naszych narodzinach, przy chrzcie, przez całą liturgię, ale także przy końcu naszego życia. Pamiętajmy, że to nie jest zwykła świeca, która stoi obok, ale jest to symbol Chrystusa zmartwychwstałego, który tak jak towarzyszył apostołom, tak towarzyszy każdemu z nas przez nasze życie.